Cześć kochani, witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj będzie filmik z serii dla młodszych widzów. Tym razem no taki trochę bardziej dla dziewczyn, ponieważ no tutaj znajdziecie co? Zaraz się dowiecie sami, ponieważ zaraz Wam pokażę, tylko że w innym kadrze. Okej, to są wszystkie rzeczy, które mam dzisiaj zamiar pokazać Wam. Mam tutaj tak, trzy saszetki troli. Odłożę to wszystko na bok. Okej. Mam trzy saszetki troli, w tym dwie z drugiej serii oraz jedną z czwartej serii. Następnie mam cztery saszetki Shopkinsów. Odłożę to sobie tutaj wszystko na bok. Trzy saszetki Safiras oraz cztery butelki napojów z Biedry. Tutaj mamy szatę graficzną Księżniczek. Mamy tutaj Arielkę, Bellę, Śnieżkę i Rozpunkę. Ok, zacznę może od Belli, ponieważ najbardziej pasuje mi do dzisiejszego stroju. Ok, więc zaczynamy. Co się otwiera tutaj? Oj, chyba w tym odcinku będę potrzebowała nożyczki jednak. Więc za chwilę do Was wracam. Ok, nożyczki już są. Przybiegło mi z pomocą. A teraz otwieramy. Ach. O. Dobra. Odkładamy pitku na bok. I co my tutaj mamy? Mam Śnieżkę. Ale zobaczcie. Zobaczcie to. No, powiem Wam szczerze, że nawet są fajne. Te figurki. I jako mamy tutaj kolekcję do zebrania. O, mamy taką kolekcję do zebrania. Tutaj mamy różne pozy. I w sumie księżniczek mamy ile? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Mamy cztery napoje, więc no może nam się uda prawie całą kolekcję zdobyć. Dobra, odłożę naszą figurkę tutaj na bok gdzieś. O, tutaj. A my kolejną butelką się zajmujemy. Okej, dzisiaj dość ładnie... Na nim idzie otwieranie tych butelek. Śnieżka nam leci! Okej, już jest. Uratowana przez swojego księcia z bajki. Mamy Kopciuszka, zobaczcie. Zobaczcie, jaka piękna. Jaka piękna ta figurka. I my mamy jaką figureczkę? My mamy teraz tą, a przedtem nam się trafiła jaka? Ta. Przedtem nam się trafiła ta. Teraz mamy tą. Więc good, good. Na razie nie ma powtórek, więc jest ok, jest git. Przed ostatnią butelką, poczekajcie, położę je tutaj ładnie, żeby było je widać. Kolejna butelka wkracza do akcji tutaj. Zobaczymy, co tutaj nam się trafi. Ok. Wyciągamy jajuszko, odkładamy butelkę na bok i oby nie powtórka. Nie, 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 to samo, nie, to samo, przynajmniej mamy bliźniaczki, więc spoczko. I ostatnia butelka, mam nadzieję, że nie będzie powtórki. Bardzo fajne są te księżniczki. O, Śnieżka, tym razem w innej pozie, więc jest dobrze, nie jest to powtórka, więc tam się trafiła jedna powtóreczka. I tak to wygląda bardzo ładnie. No i tak wygląda nasza cała kolekcja. I teraz nam się trafiła jaka? Jaka Śnieżka? Ta. Ok. Dobra. Przechodzimy do czego? Do kolejnych saszetek. Przyszedł czas na trolle. Ok. I otwieramy. Tylko się boję, że odetnę temu trollowi włosy. Tak, właśnie to zrobiłam. Zobaczcie. Trochę mu ucięłam włosy. Ale to tak mało, więc widzę, że to będzie różowy jakiś. Jest, zobaczcie, jakiego mam. O Boże. Przynajmniej mu tak zrównałam tak ładnie włosy, więc no, nawet nie żałuję, że mu troszkę tak obcięłam te włosy, bo tak niechcący to zrobiłam. Przepraszam, ale zobaczcie. Zobaczcie, czy widzicie, co ja tu widzę?
Czy wy widzicie to? I mam tutaj figureczkę. Tom! Dziewczynkę, więc na razie nam się nie trafił żaden chłopak, więc bardzo fajnie. Przedtem się trafiła ta dziewucha. Dziewczynka. No i jestem naprawdę z siebie dumna. Boże, ale fajnie. Okej, i kolejna saszetka. Dobra, teraz mam nadzieję, że nie utnę włosów. No, teraz za lekko to zrobiłam. O, jakieś fioletowe. Nie! Powtórka! Taki właśnie mi się trafił ostatnio. Nie, nie wierzę! No cóż, przynajmniej mam dwie dziewczynki. Okej, czyli nam się trafiła ta. No cóż, czasem się tak zdarza. Okej, i teraz saszetka z serii czwartej. Jestem bardzo ciekawa, co tam się kryje. O, jakieś niebieskie włosy, czyli to nie jest powtórka na pewno. Czy to jest... Ej, to jest dziewczynka znowu? Nie, to jest facet? Nie, to jest dziewczynka, zobaczcie! Ale fajna, bardzo podobna do tej, ale jednak inna, ponieważ ma inny kolor włosków. I co my tutaj mamy? Jakie tutaj mamy? To jest moja pierwsza saszetka z czwartej serii. I nam się trafiła o ta dziewczynka. Bardzo fajnie. Te trolle są naprawdę bardzo słodziutkie. I piszcie mi również w komentarzu, który wam się troll najbardziej spodobał. Czy ten pierwszy, czy ten drugi, czy może trzeci. No. Co z tego, że tutaj troszkę tak ucięłam włosków? No cóż, czasem się tak zdarza. Okej. Teraz przechodzimy do Shopkinsów. Mam tutaj cztery saszetki. Pierwszy raz się spotykam z Shopkinsami, więc nie mogę się doczekać. Tutaj widzę, że są takie nacięcia, więc no teraz nie będę potrzebowała tych moich nożyczek słynnych, więc odłożę je na bok. A my otwieramy pierwszą saszetkę z Shopkinsów. Dobra, co my tutaj mamy? Mamy tutaj jakąś ulotkę. I zobaczcie, ile tego można uzbierać. Dobra. I zobaczymy, co my tutaj mamy. Coś. Zobaczcie. Jakiś pączek z takim koszykiem. I tutaj mamy donata. Czy ja dobrze widzę? Tutaj chyba muszą wkroczyć do akcji nożyczki. Okej, otwieramy. Ej, to jest wszystko takie bardzo fajne gumowe. Polecam wam te Shopkinsy, a nawet nie były drogie. Okej, to ja tutaj sobie na górę położę z donacikiem. A my przechodzimy do kolejnej saszetki. Oby nam się nie trafiła powtórka, to już odłożę sobie na bok. I mamy tutaj... Nie, nie wierzę! To samo! O Boże, nie wierzę. Dobra, nie rozpakuję tego, ponieważ może kiedyś wam to dam, rozdam, ponieważ to są bardzo fajne rzeczy, więc odłożę tego Shopkinsa do powtórek tutaj. Ok, odłożę tą saszetkę. Kolejna saszetka z Shopkinsów. Ok. Tej, czy ja... Trzecia! To sama rzecz! A to tak się bardzo fajnie zapowiadało. Jestem na siebie zła. I ostatnia. Mam nadzieję, że to nie będzie powtórka. Okej. Nie jest to samo. Więc już jest lepiej. Tutaj mamy widelec? Czy ja dobrze widzę? To jest widelec. Otworzę to. Zobaczcie, jakie to fajne. Zobaczymy na ulotce, co my tu mamy. Ojejciu! I czy my to znajdziemy gdzieś? O, mamy, znalazłam. Tutaj jest to, co mamy, zobaczcie. I chyba zawsze jest ten koszyk taki dołączony do Shopkinsów, więc fajnie. Więc tak wygląda, prezentuje się nasza kolekcja, ponieważ wszystkie już saszetki z Shopkinsów otworzyłam. Więc no, dwie... Do wyboru widelec z takim koszykiem, trochę takim pozginanym, ale później się najwyżej wymieni. Oraz z takim donatem.
Piszcie mi, co wam się bardziej podoba. Ok. No i teraz przechodzimy do Safiras. Ok, już przyszykowałam saszetki Safiras. Mam ich 3. I zacznę od tej, którą mam z prawej strony. Tutaj muszę poradzić, użyć nożyczek do tego. I co my tutaj mamy? Mamy ulotkę, tak jak zawsze. Z całą kolekcją. Poczekajcie. Mogę chyba wam zaraz pokazać, jakie mi się ostatnio trafiły. Więc zaraz zwracam. Ok, mam takiego. Ostatnio wylosowałam z rodziny wodnej. I był to ten Cyril, czy jakoś tak. Więc tutaj go odłożę na bok. A dzisiaj co nam się wylosowało? Jest też jakiś niebieski, ale miętowy. Więc widzę, ale ładny. Ogólnie te safirasy bardzo są ładne. Wykonane z mięciutkiego takiego materiału. I mamy tutaj Kalinę. Nie wiem, jak się to imię czyta, ale bardzo ładna jest. I przynajmniej kolekcjonuję sobie rodzinę wodną. Bardzo bym chciała dostać... którą? Ziri. Bardzo mi się podoba. I Mareon i Tare. Może nam się uda zdobyć. I tutaj mamy znaczek. Ok. To tutaj sobie to odłożę. Ok, tu wszystko mamy. Odkładam to na bok, ulotkę również. Kolejna saszetka. Przedostatnia. W całym odcinku. Chociaż nie wiem, może coś, jakiś bonusik wam dam. Zobaczę się. Zacznę od wyciągnięcia ulotki. Na bok, nie będę jej rozbijała. Ale ładny! Fioletowy, ten co chciałam. Który to jest? Zobaczmy. To jest Beric. Beric. Tak. Zobaczcie. Jaki ładny smok. I wyciągamy kartuszkę. I kładziemy koło Kaliny. Kaliny. Ok. Tutaj sobie ładnie ją położymy. I ostatnia saszetka z Safiras. Mam nadzieję, że będzie również szczęśliwa, że mi się nie pojawi jakaś powtórka. Tutaj też jakbym miała przeciąć, więc wolę oderwać. O! I... Ej, co to jest? Widzicie? To co ja? Jak to mam otworzyć? Aha, poczekajcie. O! Zobaczcie, co to jest? Zobaczymy za chwilę. A, zobaczcie, bo tutaj się chyba wsadza. O, zobaczcie. Ale fajny. No, super to wymyślili. Okej, okay, jeszcze wyciągnę ten znaczek. Papierek odłożę na bok. Jest to Zoran. Zoran nam się trafił. Czyli... Ten gościu. Chyba to jest gościu, chociaż nie wiem. No, tutaj w Safiras nam się poszczęściło, więc piszcie mi tutaj, że wam pokazuję wszystko, jaka była kolekcja do uzbierania. Co nam się w ogóle dzisiaj trafiło. Piszcie mi w komentarzu, który Safiras wam się spodobał najbardziej. No, mi się wydaje, że ten Zoran najbardziej mi się spodobał, a wy piszcie mi, co wam się spodobało. Okej. Okay. Tak sobie zastanawiam się, czy nie mam dać jakiegoś wam bonusika. A może dam jednak. Za chwilę do was wracam. Ok, dzisiaj bonusik będzie taki. To są stempelki z emoji. Dorwałam to w Tesco. I zobaczymy, co tutaj będzie. Ok, więc bierzemy nasze nożyce. I zaczniemy może od tego. To odłożymy na bok tutaj, aby nie było widać nic. Żeby tutaj było ładnie wszystko. I otwieramy. Ok. Mamy tutaj serię, jakie mogą nam się stempelki trafić. I co tu nam się trafi? Cych! Ale zabawne. Ej, tu się to jakoś się odczepia, czy jak? Czekajcie, jak to się odczepia? O. I to jest stempelek i to wtedy... Ale fajne. Później trzeba wypróbować. Zamknęłam. Taki mam stempelek pierwszy. I jest to... O, już widzę z daleka, że jest to ten gościu. Chciałabym bardzo dostać kupę. Trochę to dziwnie brzmi, ale no bardzo bym chciała.
Okej, tu sobie odłożę. I teraz ostatnia saszetka, którą w tym odcinku otwieram. Widzę, że coś żółtego. I inna, bardzo fajna. Czekajcie, bo tutaj jest ok. I my mamy, który? To jest ten z jednym okiem mrugającym. Widzicie go? Bo ja nie. To jest z jednym. O, tutaj. Koło dwóch kół. Tutaj jest. Bardzo fajne. I zobaczymy jeszcze tylko stempelek, jak wygląda. O, są super stempelki. Nie było na drogie. A teraz podsumujemy cały odcinek, co dzisiaj wylosowaliśmy. Ok, a to moja cała kolekcja, którą dzisiaj wylosowałam. Piszcie mi w komentarzu, co Wam się spodobało, czego chcecie więcej. Dajcie mi znać w komentarzu, co ja bym mogła nagrać, ponieważ no, powoli mi się wyczerpują pomysły, a może Wy chcecie coś mi zaproponować, coś chcecie obejrzeć, no to piszcie mi w komentarzu. Ja z chęcią poczytam i może kupię te rzeczy, które Wy mi napiszecie. I to tyle, jeśli chodzi o ten odcinek. Mam nadzieję, że Wam się również spodobał, że zostawicie kciuka w górę, komentarz oraz subskrypcję. Subskrypcję dla tych widzów, którzy jeszcze mnie nie subskrybują. A osoby subskrybujące zachęcam do naciśnięcia dzwoneczka, który znajdą przy napisie subskrybuj. Pamiętajcie, aby zobaczyć moje poprzednie filmiki z serii dla młodszych widzów. Tam możecie znaleźć naprawdę ciekawe filmiki, które mogą Was zainteresować. A ja kończę, ponieważ no... jeszcze muszę jakieś nagrać filmiki, buziaki i pa pa!